Na dziesięciolecie pracy księży salezjanów w Sokołowie i dwudziestolecie istnienia gimnazjum w 1935 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła. Jego projektantem został inżynier Bruno Zborowski z Warszawy. Budowę świątyni, a także 21-głosowych organów zakończono wiosną 1939 roku. 18 czerwca 1939 roku kardynał August Hlond Prymas Polski dokonał konsekracji kościoła i poświęcenia organów. Uroczystość tę uświetnił swym koncertem profesor Felix Rączkowski z Warszawy. W okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 księża Selezjanie prowadzili duszpasterstwo przy swoim kościele oraz tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej na tzw. kompletach. Gmach gimnazjalny przy ulicy Świętego Jana Bosko Niemcy przeznaczyli na szpital wojskowy, a wycofując się w sierpniu 1944 roku, doszczętnie go spalili. Ówczesny dyrektor gimnazjum, ksiądz Józef Strus, pragnąc ratować kościół przed pożarem, nakazał zerwać część dachu z budynku łączącego kościół z płonącym gimnazjum. Dzięki temu kościół ocalał. We wrześniu 1944 roku księża salezjanie ponownie otworzyli salezjański gimnazjum i koedukacyjne liceum humanistyczne w gmachu sióstr salezjanek. Jednak w połowie sierpnia 1948 roku władze niemieckie go zajęły. Mimo likwidacji szkół salezjanie pozostawali w Sokołowie i prowadzili nadal działalność duszpasterską. 1 stycznia 1978 roku ksiądz Jan Mazur, biskup Siedlecki, założył tutaj parafię pod wyzwaniem świętego Jana Bosko. 22 marca 1978 roku biskup Jan Mazur powierzył na stałe Towarzystwu Salezyńskiemu tę parafię. Jej pierwszym zarządcą został ksiądz Jerzy Gasik, ówczesny dyrektor domu księży salezjanów. W 1978 roku wnętrze kościoła zostało wzbogacone przez artystyczne mozaiki księdza profesora Vincentego Kiliana. W kaplicy Matki Bożej znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Wspomożycielki i rzeźbiony w drewnie ołtarz zaprojektowany przez księdza Adama Skałbania. 1 września 1993 roku salezjanie na prośbę władz samorządowych Sokołowa Podlaskiego reaktywowali salezjańskie liceum ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza, rozpoczynając tym samym budowę nowego gmachu dydaktycznego. 27 lipca 1996 roku wcześniejsze powierzenie parafii na stałe towarzystwu salezjańskiemu potwierdził biskup Antoni Pacyfik-Dydycz, ordynariusz Diecezji Drohiczeńskiej. Obok kościoła mieści się budynek plebanii i dom zakonny Salezjanów, zbudowany w latach 1980-1985. Pewne jest, że nie zdołamy przedstawić Wam całej historii w tak krótkim czasie. Mamy jednak nadzieję, że ta chwila przepełniona wspomnieniami poniesie za sobą radość i wzbudzi Wasze emocje.